Przed naszymi kamerami pan Jarosław Tokarczyk, jeden z głównych organizatorów pięknej imprezy pod nazwą... Drugie Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii. Czy mógłby pan nam przedstawić główne idee, główne założenia tejże imprezy? Założenia się urodziły kilka lat temu. Jestem mieszkańcem między innymi Warmii, jak tutaj wielu uczestników dzisiejszego wydarzenia. I ideą jest to, żeby pokazać potencjał Warmii na tle całego naszego regionu pod kątem ciekawej inicjatywy, z którą wyszedł parę lat temu starosta Andrzej Abako, a mianowicie Szlaku Świętej Warmii, który jest częścią Szlaku Świętego Jakuba, co dzisiaj podczas drugiego właśnie forum gospodarczego Szlaku Świętej Warmii mieliśmy okazję usłyszeć od specjalnych gości, którzy przyjechali właśnie z Galicji, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, jak to tam właśnie wygląda. I to była bardzo, bardzo pouczająca prelekcja, wystąpienia. I jestem przekonany, że jest to najlepszym potwierdzeniem, że ta idea ma sens. Tylko teraz można powiedzieć na tym etapie, gdzie jesteśmy już praktycznie w chwili obecnej po drugim forum. Idea już jest znana, jest coraz większe zainteresowanie wśród i samego samorządu skupionego w Stowarzyszeniu Szlaku Świętej Warmii, ale w dniu dzisiejszym widziałem już większą ilość przedsiębiorców, i tych większych, i tych mniejszych. I teraz wydaje mi się jest właśnie ten moment na to, żeby zacząć mówić o komercjalizacji, o monetyzacji tego przedsięwzięcia. Bo idea jest po to pobyt w dniu dzisiejszym Hiszpanów, delegacji hiszpańskiej, żeby skrócić ten czas dochodzenia do tego momentu, żeby również ta piękna, można powiedzieć, idea przyniosła wymierne korzyści na styku między innymi z samorządem i z lokalnym naszym, można powiedzieć, biznesem. No właśnie, dużo się tu mówi o teorii na tych poszczególnych panelach dyskusyjnych, ale słyszałem też sporo konkretnych pomysłów. Które według pana się najszybciej da radę wprowadzić? Oj, tu już bym powiedział, to nie jestem w tym momencie, występuję ze strony organizatora, natomiast to jest kwestia już, bym powiedział, konkretnych, nie wiem, przedsiębiorców. Tu myślę, że pomysłów jest wiele, było ciekawych w dniu dzisiejszym idei, pomysłów ze strony lokalnego biznesu, ale też, co było ciekawe, był również pokazana ścieżka finansowania poprzez, można powiedzieć, sektor bankowy, czyli też można być, co jest też, można powiedzieć, istotne. Jeśli mówimy o większych inwestycjach, potrzebne są nam środki i tutaj pewne pomysły od różnych stron padły. Także to też było bardzo, można powiedzieć, pozytywne. Taka impreza to jest wielka robota organizacyjna. I czy jak się to wam udało? Że udało się ściągnąć gości z Hiszpanii, udało się przekonać tylu samorządowców, żeby przyjechali? I na dodatek wszystko to wyszło. Myślę, że czy to wyszło, to jest najlepsza, można powiedzieć, ocena ze strony samych uczestników, ale to jest prawda, że jest to do finału z dnia dzisiejszego to była praca przez wiele miesięcy zespołu wielu osób. No z jednej strony oczywiście to było wielkie zaangażowanie ze strony Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii, ze strony tutaj organizatora, pana starosty Lidzbarka Warmińskiego, pana starosty powiatu olsztyńskiego. Oczywiście i też tutaj fundacja, którą reprezentuję, czyli Fundacja Instytut Badań Edukacji Społecznej, czyli była to praca zespołowa na pewno, to nie była praca jednej osoby i na pewno tutaj było nam trochę z jednej strony łatwiej już zrealizować w tym roku to wydarzenie, gdyż w ubiegłym roku pokazaliśmy tą ideę i zaszczepiliśmy ideę Szlaku Świętej Warmii wśród naszych uczestników. Ale oczywiście to jest ciężka praca nad takim, można powiedzieć, wydarzeniem, ale daje to z drugiej strony wielką satysfakcję, gdzie widzimy, można powiedzieć, efekt, gdzie widzimy interakcje, gdzie widzimy, można powiedzieć, komentarze, gdzie słyszymy zapytania, czy będzie kolejne, można powiedzieć, nie wiem, forum. No a nas najbardziej, można powiedzieć, będzie cieszyło, żeby te idee weszły, można powiedzieć, w życie, bo wtedy dla nas to będzie, można powiedzieć, potwierdzeniem, że ta praca miała dla nas, można wszystkich sens. Czyli można powiedzieć do zobaczenia na następnym forum za rok.
Tak, jestem przekonany, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zobaczymy się na kolejnej edycji, już trzecim forum w przyszłym roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam na kolejną edycję już.